Hej kochani, postanowiłam, że nakręcę dzisiaj dla Was vloga, bo widzę, że Wam się podobają i będę się z Wami przygotowywała. Mam tutaj moje niezbędniki, czyli krem BB z Burrito i także nowa maskara z firmy Ilia, jeśli dobrze wymawiam. I to wszystko, tak. To są takie, jak po prostu nakładam makijaż, to są moje takie niezbędniki, tylko dwa produkty. Przez dłuższy czas używałam maskary z Pixie i ona od wielu lat była moją ulubioną. Ale właśnie dostałam przesyłkę z tej firmy i postanowiłam, że spróbuję, zobaczę, czy to faktycznie jest dobra maskara, bo ta firma produkuje naturalne kosmetyki i jak czemu nie spróbuję, akurat skończyła mi się ta maskara z Pixie. Mam jeszcze jedną w zapasie, ale postanowiłam, że wypróbuję jakąś inną i używam już od 2 tygodni i muszę przyznać, że pomimo, że szczoteczka, która tutaj jest, ona jest taka plastikowa. Nie wiem, jak profesjonalnie się to ona tak nazywa. Ale no, myślałam, że nie będzie super. Ale całkiem nieźle się sprawuje. Lubię formułę. Nie mam efektu pandy. Łatwo się zmywa. I daje ładne wydłużenie rzęs. Więc to wszystko, co lubię w tuszach do rzęs, ta maskara ma i dodatkowo pachnie różami. Przepięknie po prostu pachnie. No i krem BB z Burrito. Ja wiem, że ostatnio były kontrowersje, jeśli chodzi o tę markę. Wyszły badania, gdzie nie ten produkt, ale krem z SPF-em 50 był testowany i wyszło, że zamiast SPF 50 miał SPF 19, więc dosyć duża różnica, więc były kontrowersje i firma postanowiła, że odda pieniądze wszystkim osobom, które kupiły ten krem z SPF-em, co jest super, bo wiem, że dużo firm pewnie starałoby się wszystko zamieć pod dywan, a tutaj no Burrito wydało oświadczenie oficjalne i pomimo, że oni nadal robią testy, oni sami chcą sprawdzić, czy faktycznie ten krem z SPF-em ma SPF 19, a nie 50. Oni sami zaczęli robić test, bo to było jakieś inne badania wykonane chyba w Niemczech i w Polsce, więc nie przez ich firmę, ale no, były kontrowersje i wielka afera. Prawda jest taka, że jakie jest moje nastawienie? Moje nastawienie co do tej afery jest takie, że no faktycznie słabo. Firma mówiła, że jest SPF 50, a jest SPF 19, więc no nie fajnie. Jednak zaczęłam czytać nieco więcej na temat właśnie kremu z SPF-em i okazuje się, kochani, że nie tylko ta firma Burrito, ale także większość kremów z SPF-em na rynku ma ten sam problem, czyli podają jeden numer, wyższy oczywiście, a później ochrona przeciwsłoneczna jest o wiele niższa. I chcę też zauważyć, że jeśli chodzi o SPF, no bo jest SPF 20, jest SPF 50, jest SPF 100. I różnica między SPF 50 a SPF 100 jest minimalna, za to ogromna jest różnica pomiędzy SPF 0 i SPF 15. Tak więc pomimo, że to, no, SPF 19 nie daje takiej optymalnej ochrony jak SPF 50, to jednak nadal daje pewną ochronę. I ja używałam ten krem, nadal używam zresztą i jestem z niego zadowolona nadal, ponieważ przetestowałam wiele różnych kremów z SPF-em i żaden nie dawał mi takiego przyjemnego efektu na skórze. Żaden. Wszystkie inne albo zostawiały białą warstwę, albo były mega tłuste. Po prostu nie lubiłam nakładać żadnych kremów z SPF-em na moją twarz, ponieważ to było dla mnie nieprzyjemne. I w końcu ten krem Burrito zmienił to i zaczęłam stosować regularnie krem z SPF-em na moją twarz. No ja staram się nie panikować, bo zresztą nie widzę żadnej szkody na mojej skórze. No oczywiście nie chodziłam na plażę i się nie opalałam, jednak w Kalifornii jest bardzo dużo słońca, codziennie mamy słoneczne dni, dzisiaj tak samo, więc porównując, no
nieużywanie tego kremu z filtrem SPF no, 19 podobno, a używanie go no jednak daje mi pozytywne efekty. I używam ich innych kosmetyków, także no, kosmetyków do pielęgnacji bez SPF-u i no, mam same pozytywne wrażenia. Moja skóra się z nimi lubi, więc no nie chcę tutaj obstawiać, że no ta firma jest po prostu okropna, zła i no wpychają do tych produktów składniki, które no podrażnią mi skórę czy ją zniszczą. No nie chcę w ten sposób myśleć. Używam już ich od wielu miesięcy i no to, co widzę, efekty na mojej skórze są pozytywne. Nie widzę negatywnych efektów, więc no cóż. Myślę, że każdy chyba będzie musiał sam sobie się zastanowić, czy faktycznie ta firma jest taka zła i wszystkie kosmetyki trzeba do kosza wyrzucić, czy stosować dalej. Ja nadal używam ten krem i po prostu uwielbiam. No słuchajcie, no nic nie daje takiego pięknego efektu na mojej skórze jak ten krem BB z Purito. Oni teraz nową wersję wypuścili. Wiem, że były też niektóre osoby wpisały mi w komentarzach, o, ma olej mineralny, nie używaj tego, zapchaj się. Mnie nie zapchał ten produkt, ale wiem, że wypuścili nową wersję tego produktu. Ma inną nazwę, inny wygląd, bardzo podobne działanie podobno, ale nie ma właśnie oleju mineralnego w składzie, więc jak mi się skończy, a mam jeszcze go... Kurczę, jest to tak jasno, że ciężko mi zobaczyć. Chyba mam tyle go jeszcze. Więc będę go używać do końca, później jak mi się skończy, to kupię nową wersję, ale jak na razie ja nadal z niego jestem zadowolona. Używam od miesięcy i no aktualnie nie mam makijażu na twarzy, ale wam pokażę, jak wygląda moja skóra z tym produktem, bo żaden produkt nie daje mi aż takiego przyjemnego efektu na skórze i takiego ładnego wyglądu, więc no, taka jest tutaj moja opinia. Oczywiście nie musicie się z nią zgadzać, jeśli no, dla Was te badania na temat tego jednego produktu są tak negatywne, że chcecie odstawić wszystkie te produkty tej firmy. Oczywiście macie do tego prawo. Ja nie zamierzam, bo lubię efekt, jaki dają mi na skórze i wolę nawet używać tego kremu ze SPF-em 19 zamiast 50, by jakąkolwiek mieć ochronę na skórze i nawet przekonałam mojego męża, bo on za Chiny żadnego kremu nie użyje, żadnego kremu ze SPF-em, nie ma mowy, on nie lubi żadnych produktów na twarzy, a ten krem używa, bo nie czuję go na twarzy, więc no, coś albo nic, ale tak, już widzę, że się rozgadałam, będę musiała jakoś skrócić tą część tego filmiku, ale zaraz nałożę makijaż i wam się pokażę z makijażem, ale właśnie chciałam nieco na ten temat właśnie tej afery z Purito nieco wam popowiadać i jakie mam przemyślenia na ten temat. Mówiłam wam w ostatnim filmiku vlogu, że szukam się zmiany i przeprowadzamy się, tak więc już za półtora tygodnia się wyprowadzamy, więc pewnie niedługo tutaj w tyle będzie jeszcze więcej pudeł, już w naszym salonie jest mnóstwo pudeł i w ogóle nie nakręciłam dla Was takiego właśnie apartment tour, a bardzo bym chciała, więc zobaczę, może dzisiaj mi się uda, już ostatnia szansa, bo sprzedaję meble i także no wszystko pakujemy do pudeł, więc robi się ogromny bałagan i już tak ładnie nie wygląda, jak wyglądało to nasze mieszkanko. Ale może Wam pokażę, jeśli chcielibyście obejrzeć w ogóle, no bo nie wiem, czy takie filmy Was interesują. Ale tak, w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, dzisiaj jest 1 stycznia, piątek, dzień wolny i mamy plany takie, by pojechać do kilku sklepów, bo musimy pokupować no, więcej rzeczy takich właśnie do przeprowadzki, które będą nam niezbędne. I co jeszcze? Musimy po kawę pojechać, bo nam się skończyła, więc no, będziemy jeździli sporo, ale no, dajcie mi znać, czy Wam się tego typu vlogi podobają i zapraszam Was do oglądania. Tak to wygląda zaraz po nałożeniu i jak widzicie, no, daje taki zdrowy blask, co nie każdemu może się to podobać, więc co ja robię, gdy nie chcę mieć za dużo tego blasku na twarzy, to po prostu biorę suchą chusteczkę i przytykam do twarzy i to ładnie niweluje nadmiar blasku, ale ogólnie to ten efekt mi się bardzo podoba. I tak wygląda w moim kremie BB i także po nałożeniu tego nowego tuszu.
Nie jestem jeszcze do końca przekonana co do tej szczoteczki. Nadal preferuję tę szczoteczkę z Pixi, ale może się przyzwyczaję, bo efekt, no, daje ładny efekt na rzęsach. Nie wiem nadal, czy jest lepszy, czy gorszy. Musicie mi dać znać, bo przez wiele miesięcy używałam tylko tą Pixi maskarę, więc w ostatnich filmikach to wszystko, co widzieliście, to było Pixi. Ale właśnie teraz to nowe próbuję. Picked up some of the last stuff before we move. We got the tie down ratchets for the pod. They don't give you those, so we had to pick some up. We also got some moving blankets. Did a lot of searching. Harbor Freight has the cheapest ones. $5 a moving blanket, way cheaper than Amazon or Home Depot. They're probably the cheapest ones you can get too, but honestly, we just need them for this one move. They're really just an extra layer of protection. They're not everything we're gonna focus on saving everything.